Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest League of Legends. Postanowiłem nagrać ten odcinek wyjątkowo, żeby powiedzieć o paru sprawach właśnie związanych z tą grą. Ja w tej chwili, kiedy oglądacie ten film, jestem na Intel Extreme Masters, gdzie są pokazywane różne, gdzie są organizowane różne rozgrywki. Między innymi StarCraft 2, które obejrzę z dużą przyjemnością, ale także League of Legends, na który od początku miałem ochotę. W związku z tym, że jestem na tym IEM, postanowiłem czegoś dowiedzieć się o League of Legends, postanowiłem trochę pograć. Okazało się, że gra jest piekielnie wciągająca, no to żadna niespodzianka, dużo osób w to gra. I ostatnie noce spędzam siedząc na streamie ze znajomymi i grając w League of Legends. Zatem wpadłem na pomysł, żeby z tego streama zrobić serię od zera do bohatera. Droga od mojego pierwszego poziomu do, mam nadzieję, 30. Do takich rozgrywek zapraszam graczy, widzów z mojego kanału, którzy siedzą ze mną na streamie. Jeżeli chcielibyście w czymś takim uczestniczyć, to jeszcze na końcu spróbuję wspomnieć o tym, jak to zrobić. I co? Może pokażę Wam tą rozgrywkę, którą nagrałem dzisiaj sobie zupełnie luźno, już samotnie, bez moich znajomych. I opowiem troszkę o moich pomysłach związanych z League of Legends i jak to będzie u mnie pokazywane. Tak, żeby sprawa była jasna, nie będę tego pokazywał raczej na swoim kanale. To będzie się działo na live'ie i wyjęte stamtąd odcinki będą trafiały na mój drugi specjalny kanał, taki poświęcony live'owi. No to dobra. Przejdziemy do rozgrywki i tu sobie pogadam o różnych rzeczach. Ja gram Tarikiem, to jest support, tank support, on tak właściwie jest opisany. Bardzo mi się ta postać podoba, bo ona ma stana, czyli może mieć bardzo duże znaczenie w walce. No i oczywiście oprócz tego ma heala, który robi niesamowite wrażenie, który niesamowicie się przydaje oczywiście. Ultimate'a ma także, który daje buff sojusznikom, więc bardzo, bardzo przyjazna postać. Jeżeli się nią gra ostrożnie, a ja jestem bardzo ostrożny, wiem, że jeszcze wiele muszę się nauczyć, jeżeli chodzi o tą League of Legends, zatem wolę stać gdzieś z tyłu i obserwować to, co robią lepsi ode mnie. Ukryłem się w krzakach z nadzieją, że ta panna tam z przodu podejdzie bliżej. Ja z tamtą postacią nie miałem jeszcze specjalnie wiele do czynienia, także nawet nie wiem, jak się ten bohater nazywa. Wiem, że ze mną biega Jax, bo już kilka razy miałem okazję obserwować go w akcji. A ta nasza przeciwniczka bardzo nierozważnie gdzieś tu postępuje. Ona sama jest na bocie. Właśnie nie wiem, czy posłuchaj. Jakby moja znajomość terminologii. O, uważaj, Jax! Uciekł w tamtą stronę. Moja znajomość terminologii i Lola jest mizerna, ale wiem, że bot to jest ta część dolna mapy. Dolna i prawa, natomiast top to jest część lewa i górna. Jakby mapy. Więc już od czasu do czasu użyję tych pojęć. O, tu mi się chce gdzieś bić Aszka. A właśnie, łuczniczka nazywa się Asze chyba, czy coś. Mój sojusznik się cofa. Ja spróbuję tutaj posiedzieć i pobronić tej wieży, bo oni będą pchali nas mocno w tą stronę. Nie wiem, czy czasem wątków gdzieś nie tracę, opowiadając to, tutaj jakby muszę zwrócić uwagę na akcję. Jako, że mój sojusznik wybrał się gdzieś, to ja sobie spróbuję last hitować moby, żeby troszkę złota więcej zebrać. Jako support w teorii nie powinienem tego robić. Tak przynajmniej moi lepsi znajomi mnie informowali. Jeżeli sojusznik, który zadaje obrażenia przede wszystkim, jest w pobliżu, trzeba mu zostawić te mobki, czy właściwie miniony do last hita, a ja powinienem tylko pasywnie zbierać złoto w takiej sytuacji. O, jaki dobry to był ruch! Rzuciłem stana na Aszce, która była stargetowana przez wieżę. Znaczy wieża, która tutaj jest. Cholera, no załóżmy, ja wierzę, że wy na pewno wiecie więcej niż ja. Natomiast pewnie trochę osób jest, które nie wiedzą. Wieża, jeżeli bohater zostanie zaatakowany w pobliżu, jakby zaczyna strzelać w tego Herosa, który atakował Herosa przyjaznego. Ach. Jako, że sklepik był przed chwilą, ja sobie to wyciąłem troszkę, żeby was tutaj nie trzymać. Kupiłem buty i Philosopher's Stone. Philosopher's Stone zwiększa ilość generowanego złota, no a buty pozwalają chodzić szybciej. I sobie pochodzę jeszcze tutaj na bocie właśnie z Jaxem. Powalczymy sobie. O, no więc jakby, jak już wspomniałem na początku, moja przygoda z LoLem zaczęła się od tego, że ja właściwie chciałem obserwować. Chodź tu, dawaj ją, dawaj Jax! Chciałem wiedzieć, co oglądam na Intel Extreme Masters. A tu okazało się, że to jest cholernie wciągające i przy okazji można się tego nauczyć, jeżeli się gra rozważnie i specjalnie nie ma się złudzeń co do swoich umiejętności.
Ja od początku wiedziałem, że będę grał supportem, tak żeby móc wypuszczać tych ludzi, którzy potrafią już coś grać przed siebie i ich wspierać w miarę możliwości. To jest prostsze. Zdecydowanie prostsze. Znowu się wyrwała. Dawaj ją, Jax! Stan... Do diabła. No dobra, uciekła nam. Moim zdaniem bardzo nieostrożnie tutaj się porusza, no ale ona musi robić wszystko, żeby last hitować też te moby. Popchniemy trochę tą wieżę. Może tu przyniesie jakiś skutek. I tu popełniłem poważny błąd. Kurczę, wieża mnie zabije. Co chciałem zrobić? Chciałem stunować tą dziewczynę i liczyć na to, że Jax zda last hita, a ja, że zdąży uciec. Ale niestety zaplątałem się na minionach i mnie wieża straciła. Bardzo nieprzyjemny zgon. W tej chwili mam jeden zgon, jedno zabójstwo i zero supporta. 4-4 jest, jeżeli chodzi o wynik. I straciliśmy przez ten manewr, który żeśmy obaj tutaj dokonali, bo i ja, i Jax żeśmy padli, straciliśmy tą wieżę. No i pchają nas tutaj w bocie dosyć mocno. Spróbuję pomóc Jaxowi tutaj w miarę możliwości. Dobra, Jax jest podleczony. Użyłem gdzieś tam stana, ale nie wiem, czy go rozsądnie trafiłem. No właśnie, jak wspomniałem, ta panna strasznie nierozważnie tutaj atakuje. I to się zakończyło jej zgonem tym razem. Ja dostałem... ja dostałem punkty za asystę, dostałem oczywiście golda też. Więc sytuacja gdzieś tutaj na dole jest opanowana bardziej. Odsuwam się od tych minionów, żeby ich nie last hitować. Taric ma tą zdolność, że regeneruje manę przy każdym trafieniu, więc ja gdzieś tam chcę uderzyć, ale nie zabić. Tak, żeby Jax mógł sobie tutaj nabrać złota z tych minionów. Aj, źle się wycofałem. Niepotrzebnie się wycofałem, mogłem stanować Jaxa, ale to... Spokojnie. Nie ma się co spieszyć. Ważne, że wszyscy żyją. A przy okazji tam na górze Visha leje dosyć mocno. Ona morduje przeciwników. Bardzo, bardzo wydajnie. W tej chwili mamy 6-4. I znowu ta tu się wyrwała. I oczywiście nie zabiję, ale mogę ją trochę przestraszyć, pozbawić trochę punktów życia. Sapphire. Liczyłem, szczerze mówiąc, że Jax do niej doskoczy, ale może tam przegapił, a może uznał, że to nie jest najlepszy plan w tym momencie. Ona sama jest tutaj na dole, na topie jest dwóch, tak jak powinno być. Nie za bardzo wiem, co się dzieje w midzie, czyli tam na środku. Okej, Jaxa podleczymy sobie. On dobrze gra ten Jax. I znowu stan, i znowu się wbiła tutaj. Nie wiem, czy... A, właśnie. I znowu zdążyła uciec do wieży. Może jest nieostrożna, ale wierzę, że tam gdzieś... wieżę ma w pobliżu, więc ma szansę uciec. A mój stan jeszcze nie jest na tyle mocny, żeby na dłużej ją przytrzymać. Schowałem się w krzakach. Zobaczcie ten mój katar, to już tradycja u mnie, że ja mam jakiś katar, cholera. A, idealnie stan wszedł. A, widzicie, Jax się nie zorientował, że ja stunowałem. Tak byśmy ją wykończyli już teraz. Trudno się mówi. Opal for harmony. Za mało biję minionów, ale wolę teraz siedzieć w krzakach. Mam mało many, no bicie minionów, nie zabijanie, bicie tylko. A, pięknie, zabił ją. I gdyby nie ten stan, to tutaj Jax by umarł. No, ale liczył na mnie i dostał wsparcie. Czyli zachowałem się tak, jak zachować się należało w tej sytuacji. Okej, obaj się cofamy. Ja sobie coś kupię, bo już mam 1000 golda. Oczywiście ten fragment ze sklepikiem wyciąłem wam. Gry w League of Legends są wystarczająco długie i bez tego. Co ja tutaj sobie kupiłem? Chcę złożyć jakiś przedmiot. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Natomiast wziąłem sobie już wardy, które będę mógł rozkładać. Znaczy, to jest przedmiot, który kosztuje 700 golda, który pozwala tworzyć 4 wardy i potem po powrocie do bazy on się regeneruje jakby. Dzięki temu nic nam tutaj z boku nie powinno podejść. Taki przynajmniej mam plan. Tutaj Aszka się do przodu wypuściła i ją otoczymy. Powinienem był pójść z drugiej strony. Spodziewałem się, że będzie próbowała uciec, ale... No i właśnie, to był błąd.
Ale może mi się uda ją jeszcze złapać tutaj. A tam z tyłu ta czarodziejka nas goni, także... nie wiem, czy Jax ma jakieś spowolnienie, gdyby ją spowolnił. I tu Aszka popełniła błąd, to znaczy ona musiała iść w tą stronę, ale dostała stana i niechcąco ją zabiłem, no ale to... Szczegół. No i teraz ta panna musi uciekać. Jak mi wejdzie pod stana, to się skończy jej żywot. O, ale błąd zrobiła! Poszła nie w tą stronę, no, dosyć nierozważnie, no to chyba ją tutaj... Tak jest. Miałem kolejną asystę, mam dwa kille gdzieś tutaj po drodze się przydarzyły. To nie jest dobrze chyba, kiedy ja mam kille. Staram się znowu hitować mopki, żeby... Znaczy miniony, tak to się nazywa, żeby manę sobie odbudować. Tu, jeżeli chodzi o to, to Tarik jest świetny w tej dziedzinie. Jest zdecydowanie moja ulubiona postać obok Blitzcranka. Blitzcranka także lubię. Lubię też Alistera. Alister też jest fajny. Tylko Alister jest trudniejszy. On pozwala pchnąć przeciwnika. Z tym, że dużo lepiej... Blitzcranka lubię, bo przeciwnika można wciągnąć do nas. Natomiast w przypadku Tarika przeciwnika można zatrzymać. Alister jest o tyle trudniejszy, że on odpycha przeciwnika. Ale tu, wiedziałem, że tu się schowała. Teraz powinien mi stan się... Ucieknie nam? Olender, tamtą wieżę żeśmy zniszczyli? Jeszcze nie. Ale chyba teraz zrobimy pusha, żeby zepchnąć tą wieżę. Uciekła. A oprócz tych przedmiotów, oczywiście mam już Philosopher's Stone cały czas. Jeszcze sobie wziąłem taki kamyczek, który regeneruje. I też nie pamiętam do końca, jak się ten facet na szczudłach nazywa. Bo to dlatego, że nie miałem z nim zbyt wiele do czynienia. Flamey nim kiedyś grał, bo o ty tego wam nie powiedziałem. Chyba tą wieżę już stukniemy teraz. Ja gram tak, z Żubrem, z Flamim, z Nexosem, z Mateuszem, z Soshibo. Mieliśmy okazję z Firodem, też żeśmy zagrali chyba jakiś czas temu. Z Setokami. Także dużo moich znajomych ludzi z YouTube'a, dużo ludzi, którzy streamują, grają w tego LoL'a i w ich towarzystwie to jest wielka przyjemność. Zatem tym kolesiem na szczudłach grał Flamie, nie pamiętam. Wybaczcie, to nazywnictwo jeszcze mi umyka, ja mam za sobą może z 10 gier. Więc jeszcze dużo czasu minie, zanim się tego wszystkiego nauczę. Bardzo lubię Tarika, chociaż trzeba przyznać, że ta jego fioletowa zbroja, ta skórka z fioletową zbroją jest mocno niepokojąca. Chyba zrobimy tutaj solidnego pusha i dziabniemy też tą wieżyczkę teraz. Oczywiście wielkich obrażeń to nie robię, no ale... Dobra, trzeba uciekać, bo nam ostatni minion został i wracają zresztą... Chyba nas nie dopadną, ja jestem za twardy, żeby się tak dać łatwo zabić. Ale Jax ostro przeatakował, on się nie pieści. Ta dziewczyna znowu została na stuna. Rzuciłem ultimate'a. Jest, zabijemy jeszcze tego. Zabijemy, czy nie? Au, leczyć i uciekać. Kurczę, nie dało się. Ale spokojnie. Jax mnie goni. Dostał stana i młotkiem w papę. Znaczy, znowu killa ja wziąłem. Nie chciałem. Znaczy, lepiej, żebym ja zabił, tak zresztą mi mówią moi koledzy, niż żeby przeciwnik miał uciec, więc... To nie jest wielka strata. Ale o ile dobrze kojarzę, i skorygujcie mnie, jeżeli się mylę, to support raczej powinien unikać zabierania golda za kille. Okej. Tu się coś dzieje w środku, ale ja jeszcze pójdę na bota. Na bocie też jest V, która wymiata absolutnie. W tej chwili prowadzimy 19-7, jeżeli chodzi o stosunek zabitych do zgonów. Ja mam 5 asyst, 3 zabójstwa i 1 zgon. I ciągle na bocie, ale to już jest chyba taki etap gry, gdzie warto dołączyć do środka. Tak przynajmniej, to przynajmniej wiem z obserwacji moich lepszych znajomych, czy lepszych, z moich znajomych, którzy lepiej grają ode mnie. Więc chyba się wybiorę teraz już na mida. Pamiętajcie, to jest komentarz, który jest robiony po fakcie, bo tak jest wygodniej, zresztą nie byłem szczerze mówiąc pewny. A, chodź tutaj, ależ się szczudłaczu dostałeś tutaj. Tak jest wygodniej, ten człowiek ma więcej, lepiej się potrafi skoncentrować na komentarzu, a w moim przypadku to na pewno jest potrzebne, ponieważ ja nie znam gry tak dobrze, jak chciałbym ją znać. Złapiemy ją? Stana dostanie zaraz? A, uciekła pod wieżę, dobra. To jest, jakby tłumacząc jeszcze raz tą mechanikę wieży. Wieża jest taki mechanizm agro, czyli skupiania uwagi na jakimś konkretnym przeciwniku. Wieża skupia się raczej na minionach, czyli na tych potworkach. Ale jak zaatakujemy wrogiego bohatera pod jego wieżą, no to wieża natychmiast zaczyna do nas strzelać. I to jest cholernie niebezpieczne i oczywiście ten mechanizm trzeba w czasie walki wykorzystywać. I wybaczcie, ja tu się nie wymądrzam, to po prostu jest rzecz, której się dowiedziałem. I myślę, że jest też trochę osób, które nie znają do końca tej mechaniki.
Okej. Piękny stan. Udało mi się zastosować. Zabijemy Malphite. Malphite to jest oczywiście twardy koleś. Jego zabić łatwo nie jest, ale pogoniliśmy go ostro i padł. Mamy tu jeszcze... Teraz, kto tu jeszcze jest? Tej dziewczyny też nie kojarzę. Ona jest chyba... Zaraz, to była Aszka? Ach, to mogła być Aszka. Ja od tyłu jej nie poznałem, ale teraz... Patrząc na ikonę, mam wrażenie, że to była Aszka. No i żeśmy... To był dobry manewr, dołączenie tutaj do tej grupy, bo żeśmy mocno przepchnęli tu towarzystwo. Wi znowu kogoś chyba dziemnęła. Nie, to teraz Jax. To mój partner z bota. Tam szaleje. Ja oczywiście leczę tutaj. Od czasu do czasu nieopatrznie zabije miniona. Czego, jak mówiłem na początku, staram się unikać. Ale tu oczywiście ja też liczę na wasze wskazówki, bo wiem, że 99% moich widzów gra lepiej ode mnie w LoL'a, więc... Więc tak, no. Ja nie wiem, czy ja wspomniałem o tym na początku, ja chciałbym udokumentować tą swoją drogę od 1 do 30 poziomu, gdzieś tam w i ja to robię na streamach, to znaczy są długie posiedzenia, wczoraj żeśmy chyba siedzieli z 5 godzin grając w LoL'a. Ja z tego wybieram 2-3 mecze i składam z nich jakby taki, taką drogę do 30 levelu. Mam nadzieję, że starczy mi czasu i ochoty. Ale jakby live'y są fajne, dużo ludzi lubi oglądać LoL'a na live'ie. Więc nie uważam, żeby to był czas stracony. Bo się świetnie bawimy. Zwłaszcza, że my robimy to tak. Dobieramy się w piątkę. Ja streamuję tego live'a, więc widzowie mają pewną przewagę nad nami, ponieważ widzą, co się dzieje i często tą przewagę wykorzystują. Natomiast my możemy się łatwiej komunikować, więc też uzyskujemy do pewnego stopnia przewagę. No ale co z tego, że możemy się komunikować, skoro oni dokładnie słyszą, co będziemy robili. Ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Więc gramy w piątkę. Aha! Ultimate! Chyba go nie zabijemy. Więc robimy to w ten sposób, że... no zapraszamy... Znaczy, tworzymy pokój i wymyślamy hasło do niego. To hasło jest łatwe do zgadnięcia. Dajemy jakieś wskazówki i ludzie wchodzą do naszej gry. Przy czym zawsze, jeżeli chodzi o poziomy ludzi, których przejmujemy do gry, to jest plus minus 6 od tego, co ja aktualnie mam. W tej chwili ja mam poziom 7. No właściwie to nie, to jest... Nie plus minus 6, tylko 6 poziomów. Czyli jak ja mam poziom 7, to przyjmujemy ludzi od poziomu 7 do 13. Ponieważ tak, no 30 wiadomo nie weźmiemy, bo to byłaby za duża przewaga. I jedynek też nie bierzemy, bo wiemy, że to są ludzie, którzy mają postacie na poziomie 30 i zrobili jedynki. Więc jakby doświadczeniem mnie zupełnie chyba Jax... Nie uda mi się go uratować. No właśnie, gdzieś tu próbowałem go jeszcze podleczyć od strony lasu, ale... Okej. Został mi zatem jeden sojusznik tutaj. Mac. Też zapomniałem, jak on się nazywa. Brand? Ale nie, nieważne. Nie zwracajcie uwagi na to, bo mogę się tutaj mylić. Nie pamiętam jeszcze tych imion dokładnie. No to potrzeba trochę czasu. Nie będę przecież siedział jak nad tabliczką mnożenia i zapamiętywał nazw tych wszystkich herosów od razu. Tak czy siak. No tak, czy jak to jest w tej chwili jakoś niespecjalnie istotne. Niepotrzebnie. Okej. Wyrwał się Jax, ale dostał stana. Ja mam dosyć niski cooldown na tym stanie, więc używam go mocno i często. Kto wie, może akurat jakiś sojusznik się zorientuje, że tam ktoś do nas wpadł i dziabnie go w tym czasie. I tym bardziej, że na brak many też nie narzekam, bo staram się hitować te miniony, nie last hitować, tylko hitować. Okej, musimy się cofnąć, bo tutaj i Jax, i Aszka nas mocno pchają. Mój magik tu obok niestety nie ma za dużo many. Okej, chyba się postanowiłem przestawić gdzieś. Aha, tak, wiem już czemu. Tutaj na dole znowu ta pani magi, ta magiczna pani gdzieś tutaj, właśnie. Ale Jax ją szybciej dopadł. No i chyba ją zabił, no i zabił ją. Chciałem go tu wesprzeć ewentualnie w tej akcji, ale widocznie nie było to zupełnie potrzebne. Okej, mam już sporo złota, ale też nie chcę marnować czasu. Wolę tutaj zostać, trochę pofarmować. Tym bardziej, że nie odczuwam jakiejś silnej potrzeby posiadania przedmiotów, bo chyba żeśmy trochę przeciwników zagonili w kozi róg. Oni mają poziomy niższe i sprzęt na pewno gorszy. Znowu witam szaleje, mamy 29 zabitych. 8 straconych. Ja mam 3 kile, tak jak miałem, 1 zgon i 9 asyst.
Zabiłem 28 minionów, co tam właściwie żadnym sensownym wskaźnikiem w przypadku mojego supporta nie jest. Okej. Okay. Jak to się dalej potoczy? Ja się wybiorę... Wybiorę się dalej na topa. Będę wspierał mojego maga tutaj, lecząc go w miarę możliwości. Może uda nam się popchnąć tą wieżę? Całkiem możliwe, bo teraz mamy tu mnóstwo minionów, a nasi przeciwnicy... A, już są. Raz ją uderzę. Dobra, Jax mnie dopadł. Ale dostanie stana. I to się może źle dla niego skończyć. Bo tutaj nasz Jax wrócił, ale uciekł, cofnął się pod wieżę. Nie zabiją nas, bo ja tutaj zaraz będę healował. Uratujemy Jaxa. Niepotrzebnie stanowałem Ashkę, szczerze mówiąc teraz. Trzeba było Jaxa wrogiego dorwać. Ale dorwaliśmy go. Czy mi się uda uratować tego? Chyba mi się znowu Jaxa uda ratować. Bardzo... Ach! Jak widzicie, ta wroga Ashka była warta 8 golda, także... No, właściwie... No cóż, niewielki to zysk. Malphite gdzieś tu wrócił do nas. Podleczymy Jaxa. Znowu on ma najmniej życia. Bardzo odważnie tutaj sobie poczyna. Gdzieś mi 12 asyst się pojawiło w ramach tego tutaj wsparcia. I pchniemy kolejną wieżę. Tu V bardzo dobrze gra, naprawdę. To widać, że to jest gracz, który coś potrafi. V jest w rotacji teraz. Właściwie z tych postaci, które są tu, to Jax, V jest w rotacji. Nasus też jest w rotacji. To jest ten taki pies. Zdaje się, on się nazywa Nasus. A go chyba pierwszy raz widzę tutaj na polu walki. Oj, dobra, snujemy Jaxa. Ach, wrócił się, ale przeżyje. Dobra. Niepotrzebnie się tam zaangażował Jax w tą walkę. No cóż, i padł, to chyba był błąd z jego strony. W tej chwili mamy 36 kili, 36 zabójstw, natomiast straciliśmy 10 zgonów było u nas w drużynie. Ależ... Nie wiem kto... Chyba ja wrzuciłem stana temu Jaxowi wrogiemu, bo widzę... Dobra, podratujemy Nasusa. Tu go Malphite goni, ale... Zaraz mu rzucę stana. I się ta pogoń skończy, okej. I Nasusa podleczymy. Dobra, Malphite się cofnął. Zaraz będę miał znowu stana. I będę miał ultimate'a. Tak jest, dawaj go za mną! Dobra. Malphite padł, została nam Ashka gdzieś tutaj na tej linii, z tego co widzę. Ashka i ta panna, magiczna panna, która rzuca tymi czymś. Ashka znowu dostanie stana i trafił mi się kill kolejny. I tu chyba też to się zakończy. Stan, come on, tak jest. Ach, uciekł, dobra. I będę szarżował, nie ma sensu. Zrobiłem co mogłem, żeby ją złapać, ale... Dobra. Wrócimy się, coś kupimy. A właśnie, ten pierwszy przedmiot, który mam teraz pod jedynką, on bardzo interesujący jest to... On zdaje się jakąś pasywną. Kupiłem sobie Aegisa w ogóle, bo to więcej życia, więcej pancerza. Natomiast ten przedmiot, który mam pod jedynką, który kupiłem już jakiś czas temu, on ma... daje możliwość uwolnienia ze stanów, z rootów, z takiego całego crowd controla. Gdyby taka potrzeba zaszła. Ja wiem, że jest bardzo pożyteczny, natomiast często zapominam go użyć. Ultimate Tarika bardzo, bardzo sympatyczny. On daje buffa sojusznikom, który zwiększa szybkość ich ataku i być może jeszcze jakieś tam inne daje możliwości. Okej, cofnę się. Jestem teraz dosyć twardym skurczybykiem, jeżeli chodzi o w stosunku do moich przeciwników. Tutaj nasz Jax chyba się poszedł AFK, czyli na chwilę odszedł od gry. Nie jest wielka strata, ale oni tu idą piątką i taki bardzo może być nieprzyjemny taki push gdzieś tutaj środkiem, podczas gdy jeden z naszych sojuszników właśnie idzie sobie gdzieś. Tak, jego tu nie ma na pewno, on padnie teraz. Ja zrobię co mogę, żeby go podratować, ale no niestety padł. Padł. Podleczymy magika. Gdyby nas coś goniło, znowu Malphite goni, ale on dostanie stana i to się może zakończyć. Kurde, przeżył. Nie, padł. Vigo dorwała gdzieś tam, dalej. O, żeż, patrzcie, co ona robi.
Kolejny kill. Ostro, naprawdę ostro jedzie. Chyba Jax też im padnie. Podleczyłem V. Odważnie pod wieżyczkę podchodzi, ale to jest na sztuka. I chyba mój hit zabił, tak. Tak, ja mam, znowu dostałem asystę i mam kolejnego killa. Widzę, bardzo odważnie, chyba za daleko poszła. Gdzieś tam uciekała przed tą wieżą, ale pchniemy kolejną wieżę. Tak jest. Rozdałem sobie ostatni punkt na ultimate. Nie, to nie był ostatni, to właściwie teraz sobie rozdałem. Jeszcze dwa levele przede mną, więc... No i przeciwnicy się poddali. Tak oto potoczyła się jedna zupełnie przypadkowa gra, którą nagrałem na potrzebę tego materiału. I było bardzo fajnie. I teraz, słuchajcie. Jeżeli macie ochotę śledzić te live'y, albo w nich uczestniczyć, będzie mi oczywiście bardzo miło. W opisie podam wam najważniejszy, właściwie taki spis programów, nakładek na przeglądarkę. Jeżeli sobie to zainstalujecie, to powiadomi was o live'ach, jakichkolwiek, nie tylko moich. O tym programie mówił też SKKF, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo też mi jakby wskazał go. I cóż, zapraszam do oglądania i do komentowania. I pamiętajcie, że League of Legends w moim wykonaniu to jest absolutna amatorszczyzna, ale mam ambicje, żeby uczynić z tego komentarz na wysokim poziomie. Myślę, że starczy mi czasu, ponieważ mogę to robić na live'ach. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za pozostanie do końca. Pa, pa. Jak już żeście pozostali do końca, to możecie pozytywnie ocenić ten film, co? Czy nie? Albo negatywnie, jeżeli uważacie, że to było fatalne. No to jeszcze raz. Pa, pa.